Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elsa Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z Rage'a 1. No, kontynuujemy sobie... tak, to było więzienie. Ucieczkę z więzienia z tym... dowódcą, powiem dowódcą. Będzie pasować, może być, no, nie wiem. Spójrzmy sobie dalej, zobaczymy. O kurwa! O kurwa! No i tak jest. Przeładuj mi to. Zaś kolejny, który lubi przewrotki robić. A ja ciebie widzę, a ja ciebie... Widzę, myślałam, że na wieżyczce ktoś został, ale... Ojojoj, ale wczorajszy dzień, wieczór był... I to pani był i to... Co jest? To jest? Ja mam dzisiaj piątek. Jutro przyjść na siłownię, bo dzisiaj nie dałabym rady. Albo... Ojojoj... Kuźwa, będziemy się pieścić, chodź kochanie, w końcu. W końcu. A wstanę? Zdejmij wieżyczkę. Gdzie jest tamten w ogóle? Aha, w ogóle mnie olał. Dzięki. Bliska mogłabyś zainwestować. To mi tu przyleci zaraz. Tamten, gdzie jestem? Piękny? Lecy dostajesz. O, tam się da... No da się, chyba da się wejść. Ale zanim tam pójdziemy, to posprawdzam. A tu jest jeszcze ten drugi. No na co czekasz? No aż trafię. No dziękuję, jakiś ty dobry. A tu co jest? Nic. Ała, ała. Dzień dobry, a skąd że się ty wsta... Nie, to nie jestem ten. To jest ktoś inny, no. Aha, nie kończ zdania. Nie kończę. Przedostań nas przez te drzwi! Dobra, widzę, że ten z wieżyczki zszedł. Przyszedł do Eliski przyszedł. No tak, ale ja chyba muszę od drugiej strony? Da rady, czy nie da rady? No sprawdźmy. Więc, no, zobaczymy, jak mi się to przyjmie, wiecie, opcja, no jednej bardzo mnie ciekawi, bo tak jak mówię, jeszcze, no dzisiaj będzie już. Fajnie by było, jakbym się czuła w miarę dobrze, żebym tego streama odpaliła. Dzisiaj. No dzisiaj w piątek, no, tak mówię, mam piątek. Aha, i które, aha, obydwie. Tak będzie najlepiej, zobaczymy, no. Mi się wydaje, no, a potem wyjdzie, że ej, ja mam potem za dużo czasu. Nie, no, aż tyle to nie. Dobra robota, osłaniaj mnie, gdy będę to podkładał. Co? Pod... Co pod kogo? Osiu. Gdzie on poszedł? Mamy towarzystwo. Aha, tu... Jezus, gdzie towarzystwo? Mogę wieżyczki użyć? Chętnie bym to zrobiła. Przybliżę... Jest. Halo? Dzień dobry. Bo wow, gratuluję. A widzę, że jest ten. Opcja, że się przegrzewa. Nie opcja, że mam mało amunicji. Widzicie, przegrzewa się. No co, by Noeliście dali wieżyczkę, to macie przekichane, no. Uwielbiam. Jak to nie lubi sobie postrzelać od czasu do czasu z wieżyczki. Na 13. No, jestem. Ale dostaję, a nic mu się nie dzieje.
Zaraz ja to skarbę w zęby i tyle mnie było. Coś mam zwierzyczkę na ciotarcie zciągnął. Aha, skończyłam kolejny serial mój oglądać. Stwierdziłam, że no... wolę sobie odsapnąć. No i co? Już? Karo, co ja mam ze sobą zrobić teraz? Wody się mogę napić. Mhm. Za szybko mi to poszło, czy... O co chodzi? O Jezu, ale mi się głupoty... Jezus. A, dobra, bo ja tak zmieniam temat z jednego na drugi, ale jeśli chodzi o serial, no to iZombie skończyłam oglądać. No i okej, dobra, skończył się, znaczy nie mam jakiegoś żalu, że aha, było pospieszane i skończyli to w taki głupi sposób. No nie, to nie te słowa. Dobra, przeciążyłem moduł. Kryj się! Akurat, więc tak w miarę to skończył się. Tędy! Bo czasem są seriale, że mają ambicje na więcej, a kończą się, no bo już ludzie... może nie ludzie mają dość, ale... Dani, ty ci... Mogę obejść panel kontrolny. Produkcji użyjemy go, żeby się stąd wydostać. Twierdzą, że już... no dobra, koniec. Jedna chwila, daj mi spróbować. A mogę tam wejść do ciebie, czy... wow! No i płyn! Cholera, spieprzyło się. Widzę wyjście dla siebie, ale ty musisz znaleźć inną drogę. Wracaj do Elizabeth. Tam się spotkamy. Ale ja już... O, się pieszt. No, miejmy nadzieję, że on tam... Skąd? Jesus! No weź mnie nie... Kurde, jak ja cię naładuję, zaraz to będziesz miał! Chodź tu. Mam ciekawe, czy trafię. Chodź mnie po macę. Chodź mnie po macę. Maria, chodź. No właśnie, on ma to w nosie nazwisko. Chodź mi po... Chyba jedyna okazja. Innym razem chyba nie usłyszycie ode mnie tych słów. O Boże, ma kolejna karta. Coś mam poklikać? Nie? Ale tak, ktoś powie... Jezu, Eliska, że się kuźwa do tej tarczy. Trololo, do tej go pistoleciku przyklej. No tak, no. Zaraz skończę przyklejać się, bo już mam trochę mało tej amunicji. Dziękuję za końcowe butelki, bo ostatnio, no jakiś czas próbowałam je zdobyć i no nie dało się. Ktoś się zrespił, bo tam u góry tam zeszli. No zeszli mi. Więc no, skończyłam kolejny. Teraz jest na liście mojej. Stwierdziłam, że może Shameless sobie odpuszczę na chwilę. Tam mam dwa sezony po... no 24 odcinki w sumie. Stwierdziłam, że Castlevania sobie obejrzę, bo... no bo czemu nie? Bo nie skończyłam, zostały mi też dwa sezony. To jest na Netflixie Castlevania, ta anima. Zobaczę jak to ten... jak to... I znowu opcja... Ej, ale co było wcześniej? No tak, zdarza się właśnie, że się człowiek zastanawia. Ja tak wiem, że jeden serial będę musiała tak mniej więcej albo... no nie albo, tylko na pewno. Przypominajkę. Co by gdzieś włączyć, na pewno ktoś zrobił. Na YouTubie i... jeden sezon od początku, ja tam 10 odcinek, tam nie wiem, 6 może sezonu. 5, mniejsza z tym. Ojojoj, nie wiem. Więc to akurat będę musiała sobie na nowo. To samo miałam, nie wiem, z Preacherem w tym roku, że miałam z 5 odcinków może obejrzanych, czy coś koło tego. A tam chyba było... 10? 10 miał pierwszy, drugi, ten, co mam nieobejrzany miałam, oczywiście mam na myśli, nie, że... pierwszy miał. No, znaczy chyba pierwszy też nawet miał 10. Albo 13. No to zazwyczaj jest właśnie, że albo 10, albo 13, albo 12. No tak sobie. Albo 6. Gdzie ja mam to? Tutaj mam. Zaraz jak posmakujecie moich pięknych, smacznych... kamer. Jesus.
rakiet miałam na myśli. To wam się znudzi życie. Ale oni też mają rakiety. No to są ci mocniejsi. No to nie, to kuźwa was. Spadła. Czy moje rakiety są by... Kuźwa... Nie, oni się kuźwa proszą. Dziękuję. Teraz ty. Nie, w kogo to było? Misia, gogo. Jeszcze jeden. No dobrze się ogląda, nie powiem, że nie. Mam cię, misiu. Zobaczymy, jak ta Castlevania, bo chyba jest coś poza Castlevanią, że jakiś spin-off też zrobili, ale nie ma pojęcia. Szczególnie jakoś. No potem faktycznie do tego Shamelessa się wrócę. Też fajny, taki drama, znaczy ja... Ja rozumiem, że te strasznie, niektóre te odcinki, te historie i tak dalej, to wszystko jak tak... O kurczę. To masakra, naprawdę. Ale tak, no to... Dobrze się ogląda. Wracaj tu tak szybko, jak to możliwe. Jadę. Jeszcze muszę się naprawić przy okazji. No więc to jest taki wow. Taki... Wow. Serial. Taki, no... No dla dzieci nie bardzo. No gdzie taki dla dzieci? A co więcej, sprzeczne z naszymi przekonaniami. Coś mi powiesz? Pomagać lub współpracować nie? Z jakimkolwiek ruchem oporu. Kochanie, samochody rozwaliłam. Ładne polowanie. A tu coś, co ci obiecałam. Zobaczymy się znowu, mam nadzieję. Nie wiem. Nie zob... Kochanie, jesteś tu za tymi drzwiami? Otworzyłaś już mi przejście do o, dziękuję, chyba. O, zdobędziemy tą kartę. Dajcie mi tą karta tu była. Z moim imieniem. Dzień dobry, jestem. Cieszę się, że zdołałeś wrócić. I raz jeszcze dziękuję za ocalenie. Elizabeth mówi, że jesteś człowiekiem, któremu możemy zaufać. Kimś, kto może pomóc nam w walce z władzą. Ale teraz... Po tym, co stało się w więzieniu, władza wie o tobie i wie, że jesteś z Arki, a to znaczy, że będą cię szukać. I uwierz mi, nie chcesz wpaść w ich ręce. A zatem, czy ci się to podoba, czy nie, witaj w ruchu oporu. Nasza grupa jest mała, ale oddana sprawie. Walczymy z władzą w każdy możliwy sposób. W tym świecie informacja to władza. Założę się, że twój napęd ID jest wciąż w Arce. Tobie, jak i każdemu ocalałemu z Arki, przypisany został napęd ID. To mikronapęd zawierający informacje o programie Arka, takie jak umiejscowienie strategicznych Ark, komór zaopatrzeniowych, zapisów DNA, kto wie co jeszcze. W każdym razie napęd zawiera brakującą część układanki. Jak możesz się domyślić, napędy te są bardzo istotne zarówno dla władzy, jak i dla ruchu oporu. I dymaj po nie. Nie ma więc dużo czasu. Teraz, gdy wiedzą, że ocalały przebywa na wolności, będą szukać twojej Arki. Musisz do niej wrócić i odzyskać ten napęd. Rozumiesz, jak bardzo jest to ważne? No widzę, jak się ekscytujecie na ten napęd. Świetnie. Każdy napęd jest zaszyfrowany przy użyciu DNA, zatem rozejrzyj się za bioskanerem w systemie kontrolnym i użyj go do odzyskania swojego napędu. Powodzenia. Nie trać tutaj czasu, musisz odzyskać ten napęd. Dobre, cichaj, być kobietą. Więc wczorajszy dzień był masakra, no sorry. Ojojojoj. Chciałem jeszcze sprawdzić, czy nie ma jakichś pobocznych zadań, tak z ciekawości. No, coś jest. Wymiana. Zaś! Jezus, nudzą mnie te zadania, te, że wiecie, my pilnujemy ze snajperką. Tym razem się nie uda, bo ostatnio było... No, krucho, powiedzmy. Znaczy, źle to wyszło. Idę na pozycję!
Z nimi! O, Jezus. No zaraz będzie miał rachu... Ma rachu ciachu. Masz walizkę, idź spać! Ja pierdolę! Gdzie? Atakuj cel! Gdzie? Który? Gdzieś jeszcze... O, właśnie, to był. Jejku, to sterowanie! Panie, czy mnie tu robaczki piękne nie... Aha, nie zjedzą. Zeskikujecie tam z tego statku, czy to statek jest na mnie? Nawet dwa statki bym powiedziała. Aha, wyskakują. No, było blisko. 200 amunicji. Mogę zaszaleć. Z amunicją. Gdzie? Jeszcze tam u góry był. Gdzie? Gdzie? Tu. Panie. Proszę iść spać. Proszę iść spać. Ty. To samo. Dobrze, że we mnie, a nie w nich. Nie, to tam lot tu. Mhm. Przynajmniej widać, gdzie są. No bo przez ten, przez celownik. Ale widzę, że się skapiają. Skupiałem się na mnie. Trochę. Już, o, jakie to było szybkie. No, takie zadania są najlepsze. Prawnik by se dał radę, no. Tylko najpierw to musiałby się odobrazić na mnie. Człowieku, nienawidzę. Mech, mech. Za moje głupoty wczorajsze, jak mówię. Czekajcie, aha. Jezu, jak mnie w nocy bola... Jakby mi ktoś przywalił. A nie, no nikt mi nie przywalił, ale żebym się uderzyło, tak jak mówię. Skutki... Skutki uderzenia się o szafkę w siłowni w środę. Nie wiemy, co się dzieje, ale uważaj na siebie. No przecież kuźwa specjalnie tego nie zrobiłam, no Boże, no... Na pewno jest wkurzony, że wyszłam, że mnie nie było, że wróciłam późno, że go... Strzeż się. Strzeż się. Ten bank jest zły. Władza coś knuje. Na północ stąd widziano duże transporty. No więc mniejsza z tym. A diabła muszę ogarnąć. Kurzy. Coś do końca tygodnia trzeba zrobić, mi mówił. Diablo. A ja tak ostatnio naprawdę diablo mnie tak. Że nie mierzi mi te słowa, ale tak jakoś. Diablo czuję. No tak wyglądał mnie ostatnio. Że ja się starzeję naprawdę. To nie, że ja nie lubię grać w gry. Nie te słowa. Bo to się u mnie nigdy nie zmieni, ale... Dojrzałam przy trójce Diablo, teraz czwórkę na czwórkę... No na czwórkę patrzę inaczej, no wiecie. Ale też był taki okres właśnie, że no jeszcze ta trójka mi działała, jeszcze nowe nie chciały, więc miałam trójkę do gry. Borderlandsy dwójka bądź. Teraz o wiele więcej mam tych gier. Za dużo. Bardzo za dużo. Że ja nie wiem czasem, co się mam macnąć. Napęd ID wysunięty. Kuźwa, prawnik. Pierdzielisz. Nie, napęd na... Kuźwa! Chłopie. Several days later.
Dobra, okej, okay, jestem z powrotem. Jejku, mówiła wam ostatnio, że... Ale ja po prostu... Nie, ja wiem, ja nie powinnam narzekać i tak dalej, bo ja tylko narzekam. Nie, pozwolił, że ej, czy coś do jedzenia potrzebuje. Czy coś potrzebujemy do domu? Chłopie, mamy tyle żarcia, że nawet sąsiadów bym kuźwa nakarmiła. I jeszcze dużo zostało. I co ja mam wziąć? No chyba już mam wrócić, już se wziął najwyraźniej. No. Co bym sobie poużywała? Oj, 900 amunicji, panie, ażem zachomikowała. A ja ciebie. Zmarnuję moją piękną całą amunicję. A zaraz będziemy się piechać. Ja mam tyle żarcia. O Jezu, on się jeszcze pyta, co kupić. O, naprawdę, ja wiem, że ten. Nie powinien tyle. Aż tyle. Ja mam do wyboru do koloru, kuźwa, ja bym no nie no. Chociaż jakiś taki mały sklep mogłabym otworzyć, aż tyle tego mamy. Naprawdę, to nie jest żart. Aż tyle. Wczoraj jakieś takie bagietki do pieca przyniósł, takie jakieś... Znaczy nie, nie smakowe, ale takie niby z masłem chyba i z ziołami, czy coś takiego i tak... No fajnie, no zjem, no czemu by i nie? Ja lubię takie jakieś ciekawe jedzenie. Powiedzmy ciekawe jedzenie. O Jezu, jeszcze mam kluski. Jeszcze mam zaraz na żarce Kiedy ja to kuźwa wszystko... Kuźwa, muszę kuzyna zagarnąć na weekend. Ej, pomóż mi zjeść jedzenie niektóre. Bo ja tyle nie zjem. Ja się chętnie podzielę, bo żeby się nie zmarnowało. Więc co ma? No chleb, no to kup chleb. No dobrze, no. Bo tam mały jest. Ja ostatnio kupuję taki chlebek. Dobry, też dobry. A i tak mówię, mi jest to obojętne, jaki rodzaj chlebu. Bo ja każdy zjem. Ja nie jestem bredna. Ja zjem każdy rodzaj. Zwykły, biały, ciemny. Jakikolwiek. Tostowy, nie tostowy. Razowy też wszystko. Tak mówię, u mnie tak mi wychowali rodzice, że jednak chleb to jest świętość. I jak się go marnuje, oj, to nie jest dobrze, nie marnujcie chleba. Więc taki ze śliwką, ej, dobre. Tylko, że najgorsze jest to, że bo to chyba z dwóch stron, tylko ta śliwka jest na samej górze i nie ma, ciekawe, komu się tym razem trafi ta śliwka. Kuźwa na pewno nie mi. No nie, dobry chlebek. Pyszny za śliweczką. Pominęło. A to jest obojętnie. To jest, bo tamto mieliśmy, wiecie, że mam złapać. Nie wiem, na 7 sztuk na. No. Czy to było też na czas? I to było, tak jak mówię. Panie, czas mi! No skupiłeś, jaki zaś. Dosłownie dwa obok siebie. Ja tego nie pamiętam! Jezus, ej, naprawdę, jak Bozie kocham, nie pamiętam tych odłamków. Po co to było w ogóle? On tu mi zabrał! Jedna, jak ja ci kuźwa zabiorę moje magiczne kryształki, to ty cię kuźwa. Dobra, 7. Prawie jak wyścig. No tam też mniej więcej 7. Więc lubię chleb. Uwielbiam. Swojego czasu jadłam, tak jak mówię. Zjadło się kolację, no to jeszcze dobra. Jeszcze z dwie kromki wieczorem przy jakimś filmie się jadło się. No. Jestem chlebek dobry. Jak przyniesie, chociaż nie mam miejsca. Zapraszam. Nie, parówki się wyciągnę. Się zmieści.
Eliska tak poukłada, że się wszystko ostatnio mi zamraża, pomimo, że przenosi więcej czegoś tam, jakiegoś kurczaka ostatnio coś przyniósł i tak dalej. To ja tak zmieszczę. No muszę. Słuchaj, przyjacielu. Słyszałem, że władza cię poszukuje. Najlepiej szybko opuść to miasto. Nie chcę, byś odchodził, ale to lepsze, niż by mieli cię złapać. Już mam spier... Jaki krzywy uśmiech był. No dzięki. To w ogóle mam ten. Aha, nie to. Zadanie chciałam by cię popatrzeć. Nagroda od sali. Słyszałeś nowinę? Jaką? No po... Plotka głosi, że władza może osadzić garnizon w mieście. To byłoby źle dla nas, a szczególnie źle dla kogoś takiego, jak ty. Aha, cię mam spier. To dobrze. Tak, trzymaj. Im więcej bandyckich aut zniszczysz, tym więcej zarobisz. Dzięki, ale i tak muszę iść na dół, bo chyba tam na dole siedzą, nie? No więc, no jest co jeść. Doskonała robota. Jesteś cennym nabytkiem dla ruchu oporu. Zaniosę ten napęd dla Sardowi, jak tylko wrócimy do bazy. Mam nadzieję, że da radę ujawnić, co na nim jest. Póki co, czas jest przeciwko nam. Robi się tu coraz bardziej niebezpiecznie dla ciebie, ale... Dalej, powiedz mu. Wciąż mamy sprawę do wyjaśnienia. Zanim zostałem pojmany, byłem w drodze do starego ośrodka badań władzy w mieście umarłych. Szukałem jakiegoś rodzaju dowodu na to, co władza robi z mutantami. I co? I nie mam głosu, straciłam, nie słyszycie. Znaczy... Nie słyszycie mnie. Potrzebujemy tych danych. Może istnieje jakiś sposób na odwrócenie tego procesu, jeśli lepiej zrozumiemy eksperymenty na mutantach. Będziemy mogli wykorzystać te informacje do ujawnienia prawdziwej twarzy władzy. Zatem, przyjacielu, zanim wyruszymy, musisz nam pomóc znaleźć te dane. No, a mogę sobie fanty pozbierać? Podejrzewamy, że możesz znaleźć kopię danych na starych serwerach, ale żeby się do nich dostać, będziesz musiał wejść na górne piętro ośrodka badawczego i odnaleźć pomieszczenia sieciowe. Główny serwer będzie tam. Znajdź te dane, a wyświadczysz kolejną wielką przysługę ruchowi oporu. Możesz to zrobić, przyjacielu. I znowu wracamy do lokacji, w której już byliśmy. Pamiętaj, władza wie, że jesteś w pobliżu i będą cię szukać. Zabierz z tej skrzyni wszystko, co ci się może przydać. A teraz ruszaj szybko i powodzenia. No raczej zabieram wszystko. No więc tak sobie twórcy wymyślili, że pomimo, że zrobiliście jakąś misję, to i tak musicie wrócić do danej lokacji drugi raz. Nie ma opcji, ej, zbieracie wszystkie misje i robicie wszystkie misje. Nie. Coś tu się pojawiło? Nie. Nie, sprawdzam, bo ja nie pamiętam, czy ja dosłownie wszystkie zrobiłam misje. Te poboczne. Padła, kochanie, nie mam czasu. Jest taki zabieg, taki... Ja bym powiedziała, takie na siłę wracanie się. No ale dużo tu tych lokacji to nie ma, no. Więc musieli coś wykombinować. Jak już wyszukacie, no opcja jest taka też, że nie wiem, no właśnie. Nie mieliście na tyle części do tej gryzarki, powiedzmy, żeby otworzyć sobie drzwi. W międzyczasie nazbieraliście, więc wrócicie i otworzycie sobie dane drzwi. Taki jest jedyny plus tych powrotów do tych lokacji. Tyle. No nic poza tym, no. Tak sobie wymyślili. Czy mi się będzie chciał dzisiaj Diablo odpalić? Ja wiem, żebym chciała streama odpalić, bo fajnie by było, no bo dzisiaj już będzie, dzisiaj w piątek. Wy macie nie wiem nawet kiedy. Żeby, no, ta jeden odcinek, żebyście mieli tak na 100%, no i właśnie stream jeden taki, tak mówię, mogłabym robić takie
No z 3 godziny no na pewno, bo teraz jak na przykład siądę teraz, to no wszystko mam. Mam odcinki na przyszły tydzień, na spokojnie, tylko muszę je zrenderować, wysuń, no ale to jest pikuś, to siądę, nie wiem, powiedzmy w sobotę czy kiedyś tam. No i sobie to na spokojnie, wiecie, zrobię bez problemu. No i ja też porobię swoje rzeczy, które też mam swoje rzeczy w chałupie, czy poza chałupą, czy siłownia, czy inne rzeczy. Też mam do zrobienia, więc też na spokojnie sobie zrobię, plus nawet jeszcze mogę sobie wieczorkiem obejrzeć coś, czy no. No wiecie. Takie dzielenie się czasem, ej, zawsze, no prawnik też, no też trzeba z nim posiedzieć czasem. Pośmiać się, ile zaś postów kuźwa napisze. Też. Też trzeba przepisać i napisać na Twitterze, to też jest, nie jest hop-siup, kuźwa. No, no też nie jest. Tak chciało mi się, kuźwa, wiecie. No, no, no. Zrobię to, bo chcę to robić dla niego i tyle. Bo tak jak mówię, nie, są, widzę różnicę między, nie wiem, Facebookiem a Instagramem na no Facebooku mniej się... Znaczy udzielają się, co to nie jest tak, że w ogóle nikt tam nic mu nie pisze, ani nic. Ale na Instagramie widzę więcej ma ten, tak troszkę. Tak troszkę. Powiedz jeszcze raz tak troszkę. Zaczynasz, a ja kończę. Za chwilę odcinek. Nie, nie widzisz, ja widzę kartę drona. Haha, się rymło! Nie, to kartę drona. Chciałam, żeby się amunicja skończyła. Gdzie idziesz? No wróć, no wiesz, ty co? Kuźwa, zaś te wasze przewroty! Jezus, naprawdę, oni są jacyś nawiedzeni. Wojsko i takie fikołki robi. Dostał tak. Teraz na amen. Wejście na obszar zamknięty, przysłać posiłki! Absurd! Nie, zjadłam. Pan władca obrażony na mnie na cały świat, oczywiście. Dał mi amciu, dobra. Słodycze? Kuźwa, nie pytajcie, mam za dużo. Wystawka halloweenowa jest. Jaki przyjdą ten, czy coś, to dostaną trochę słodyć. Trzeba mieć na dół. No raczej, przegracie. Spoiler. No podgrzał mi ten na patelni, na tym, co smażyłam wczoraj. Kotleta. Jest takie ziemniaczki, ten podsmażone, to są dobre takie na patelni. Na tym tłuszczyku to smażyliście mięsko. No tylko to tłuste, no jejku, no jedyny minus, ale no raz na jakiś czas można sobie oczywiście pozwolić na jakieś takie, powiedzmy frykasy. Którędy ja mam iść, tędy? Bo ja nie wiem, czy ja w ogóle... Gdzie ja w ogóle idę? Widzę, że tam to zaraz wyleci w powietrze, te drzwi, nie? Nie działa. Mam jakieś granaty? Takie EM. Takie biedne, takie na tarczy na pewno. No nawet. Nawet ten granat sprostał zadaniu w bardzo ładny sposób. A wy tu jeszcze jesteście? Dobrano, co nie chrapty. Tyle. Dobry silent. Silent hit mnie czeka, czy.
Gdzie ta wiązka? Skąd on to... A stąd, Jesus. A, zaczęłam ten... jedną animkę oglądać taką... Oć, za sprawnie krzywo na mnie patrzył. To tak... No, co ty oglądasz? No co... Czekałam aż powie... Ej, kuźba. Naprawdę, ej, co ty oglądasz? Dan? Animacja, animka. Na Netflixie. Czy cztery odcinki są? Czy coś tak? Na razie jeden i tak... O kuźwa. Jezus Maryja, jakie tematy. Znaczy no... Nie takie, że pode mnie, ale takie no... No ciekawe. Pierwszy odcinek taki... Dzięki kuźwa. Mamuś, tatuś patrzył. Kuźwa się... A i znowu opcja, wiecie, że idziemy od tyłu do przodu. Ja już mówiłam, że to jest modne. No, mówiłam przy jednym zadaniu, ale to chyba... Ja nie pamiętam, czy ja robiłam akurat to. Wiem, że mam jakieś achievementy, które gdzieś tam jest jeszcze lokacja właśnie taka, że mam od tyłu do przodu zrobić, więc może to będzie to. Jej, po tylu latach zrobię achievementa następnego, kuźwa. Dobrze, na nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na ekspansji rąkach byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro ciąg dalszy. Rage'a pierwszego, no i jakiś stream. No też, oczywiście też zależy, jak się będę czuć, ale... Może będzie dobrze? Może nie będzie tak źle, jak ostatnio? No miejmy nadzieję. Dobrze, na nic. Dzięki. Cześć.